A na scenę zapraszamy Kota oraz Kacpra. Gdzie jest Kot? Gdzie jest Kot? Gdzie jest Kacper? So? Dobra, panowie. Kot po mojej prawej, Kacper po mojej lewej. 3, 4. Rozpoczyna Kot. Proszę bardzo, twój mikrofon. Kocie, 45 sekund. Powiedz proszę numerek tematu albo... Powiedz numerek tematu. 8 już był, więc będzie pierwszy wolny. Pierwszy wolny to 14. I twój temat to klimatyzacja w iglo. Dajcie kurwa łapki! Dajcie hałas! I lecimy! Yo! I tak to cały czas sprawdza i teraz ty bezbredni. On wygląda jakby przybył z Norwegii. I teraz tak o co chodzi, ja to dziwko. Możesz sobie stąd iść, zamieszkać w iglo. Tak to jest, o co chodzi teraz, sprawdzajcie jakie głupki. On budował iglo z lodu, z lodówki, kurwa tak. Cały czas rzucam te rapy. Dobrze wiesz kurwa, wyziom, że jesteś niekumaty. Jakie iglo, cały czas tak to braty. Ej, on już przy mnie dawno jest tu skostniały. Teraz słuchaj, cały czas to proste. A myśli, że dobrze nawija tak jak kiedyś Kostek. Ale chuj, cały czas, bo jesteś zjebem. I kurwa nie wiedziałeś, że Kostek jest DJ-em. Dobra. Co tam jeszcze? Cały czas kurwa lecę ze z tym leszem. I tak cały czas sprawdzaj tego typa. Z takim lookiem mógłbyś segrać w Wikingach. 5. Dobra. Kacper, Kacper, temat, temat, numer tematu poproszę. 8. Kurwa, to samo, było. 14! Pierwszy wolny 15! Z deszczu pod kocyk. Yo. Dobra, najpierw mu odpowiem, okej? Dobra. Jestem wysokim Norwegiem z długimi włosami. Cisnę pedała i kurwo cię skopię. Jebany Haaland! Proste! Cisnę, jadę, kurwa, bity. Coś tam, kurwa, powiedziałem, celebryci. I to jest tak, rozpierdalam cisnę, wleciała krecha. Fałszywy Tomasz Kot, fałszywy recha. Yo! Cisnę, jadę, kurwa. Rozpierdalam ciebie, jadę, kurwa. To jest tak, cisnę, znasz to, kurwa. Jadę, ziomi, twój, kurwa, freestyle mrozi. To jest tak, gościu. Rozpierdalam cisnę, jadę ciebie łajco. Rozpierdalam ciebie elegancko. To jest tak cisne. Jadę na hamak, jebane iglo. Mamy bałwana. Jadę szuflewkę, zjesz mi kurwo moją marchewkę. Jadę pod bity, a po bitwie ci kurwo rozepnę guziki. 5. Przejście. Jaki bez on miał temat? Jaki on miał temat? On miał temat z deszczu pod kocyk. Okej. 30 sekund, kot. Ja, ej, tak, sprawdzaj, ej, teraz tak, ja tu pojadę z tym typem, jeśli chodzi o niego, to deszcz jest pod kocykiem, dobrze wiesz, i o co chodzi, ziomki, i kurwa, jest to tam co nocy, ej, dobra, nieważne, nie liczy się tu punchline, lecę sobie łajzę i teraz słuchaj jak gadam, dobra, pojebałem coś tam, ale chuj w to, i tak se będę nawijał tylko co tu zechcę, więc póki co to teraz lepiej włóż strój, ziom, i wypierdalaj, co polecisz na SC, ej, dobra, jest świetnie, a on jest tutaj śmieszny, zawodnik, kurwa, nie widziałem lepszych. 5. Dobra, patrz o co chodzi. I to jest właśnie coś takiego, weź tu nie podchodzić. Dobra. Yo. Kacper. Yo. Nie widziałeś lepszych, weź to kurwa lepiej sprawdzaj. Nie widziałeś lepszych, to jest kurwa racja. I to jest tak, gościu. Rozpierdolę cisnę, ja pierdolę, jadę kurwa. Patrzcie jak Kacper leci, yo. Rozpierdalam cisnę, jadę melepetę. Rozpierdalam ciebie, jestem zajebistym człowiekiem. I to jest tak, kurwa. Jadę tą cipę, rozpierdolę ciebie, będzie gitet. I to jest tak, kurwa, gościu, jadę, ale z ciebie leż. Jesteś tak chujowy, że nie leci na ciebie nawet deszcz. Rozpierdolę ciebie, kurwa, to jest dobry wers. Więc! I to jest tak cisne. Sprawdź to, boczk, bokczamp. Kurwa, paradoks, ma czapkę w pierdolkę. Rozpierdolę mento, ma czapkę w pierdolkę. A dostał w pierdol. Yo, moi drodzy, moi mili. Moi kochani, chodź Kacper na lewo, Czy uważacie, że w tej walce lepszy był Kot? Czy może w półfinale powinien pojawić się Kacper? Publika ma swój werdykt, chodźcie panowie, teraz stańcie jeden po mojej prawej. Dobra, chodź kocie na lewo. Kurwa, nie sądziłem, że to będzie problemem. Dobra, jurorzy, 3, 4. 2 na Kota, 1 na dogrywkę. Kot pojawia się w półfinale. Wielki hałas dla Kacpra!